Ola. Zaczęła prawko przed 18, dwuletnią Astrą w kolorze ekri. Ojciec się wkurwiał, że tępi biegi, że źle ściska wsteczny. Darł się tak samo, jak kiedyś już dawno zgubiła swój srebrny Sony Ericsson w pobliżu kibli. I tak jak wtedy, kiedy na Euro wygrali Niemcy, a Schmidt na planicy. Miała 3 dziary, 2 po łacinie i 1 rzemotyl. Zrobione uziomki na starym kwadracie, bo jebać salony. Ta po łacinie to semper fidelis, bo Maciek był w wocie. Gdy biegał po błocie, to pisał jej listy i że już z powrotem będzie w sobotę. Nisko na nodze, tuż nad ribokiem, ma carpe diem, bo lubi łacinę, bo raz się żyje i z Maćkiem widziała gdzieś wszystko za życie. Słuchała postpunku, lubiła skitelsy, paliła rotmansy. Pisała grom wierszy, na ścianie zaśmiała, plakaty podsiadły. I kartkę z komunii, coś od Tokarczuk. Recepty z poradni, już puste zapałki, 2 ładowarki, pocztówki od matki, te chyba z Irlandii i resztki kanapki. Znów krzyki z podłogi, że znów ma coś zrobić, że czegoś zabrakło, że brak jej godności, że nie ma szacunku, że znowu nad kartką, że ciągle się spóźnia, że soli zbyt mało i to, że jest nudna, że znów do południa nie zwlecze się z łóżka, że zaraz matura, a nic się nie uczy i myśli o bzdurach. Więc słucha, jak żubra dopije, gdy druga wybije w majaku i stoi przed szafką, ze wzrokiem pod ścianką, wciąż myśląc o książkach, plakatach spod siadłu. O płytach Curtisa, pocztówkach z Dublina, rotmansie z zapałką. O filmach z torrentów, o Maćku, co w wocie i tym, że nie czeka na jego powroty. Na braki tematu, na ciągłe to samo, na randki za bramą, za jego kanapą, za sfinksem i szarmą, więc bierze kluczyki, gną noc już za pasem. Zabiera skitelsy i wsiada do Astry. Dociska też sprzęgło i rusza bez wahań i nie ma nic więcej, bo wszystko zostawia.